Cześć, dzień dobry, witam was w nowym filmie. Jedziemy właśnie do pasażu grunwaldzkiego zobaczyć, czy jest coś ciekawego z nowości kosmetycznych, bo jeszcze w tym filmie zrobimy makijaż, dlatego że jest to film częściowo sponsorowany przez AA Wings of Color i dostałam od nich nowości. Niektóre już wam zajawiłam wcześniej, bo nie mogłam się powstrzymać, bo to są takie hity. W ogóle jak zobaczyłam tę szatę kolorystyczną i produkty, które są, to byłam już super podekscytowana. Więc jak Marka się mnie zapytała, czy chcę to przetestować, to ja nawet przez sekundę się nie zastanawiałam. Więc dzisiaj pokażę właśnie wam te nowości, ale zobaczmy, czy coś innego jeszcze ciekawego pojawiło się w drogerii. No dobra, to zaczynamy od Rossmana. I tu nic nie będę kupować, dlatego że to wszystko już mam, ale pokazuję wam jeszcze, że te wszystkie rzeczy, zobaczycie, są teraz na promocji, więc jest to idealny czas, żeby skorzystać z niej. I promka trwa do końca miesiąca. Te róże, hit. I tutaj te rzeczy również, ale to pokażę wam zaraz, więc zerknijmy sobie na pozostałe kosmetyki. No i już na początku fail, dlatego że zobaczyłam, że Ingrid ma takie rozświetlacze i zobaczcie, że to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Teraz są na promce, ale niestety jest już tylko tester i zobaczcie, że on wygląda w środku przepięknie, no ale niestety nie ma już więcej. Ale zobaczcie, udało mi się znaleźć ten pen do piegów z Lovely, więc weźmiemy i sprawdzimy. Bardzo chciałam przetestować też te rozświetlacze znam, ale znowu wszystkie są, jak widzicie, pootwierane i pomacane. Więc niestety nie mogę wziąć, no ale jak widzicie, wygląda to fajnie, więc bardzo żałuję, że nie ma nieotwartego. Sprawdzamy teraz Hebe, bo w Rossmanie kupiłam tylko jedną rzecz. Pierwsze znalazłam lip oil i on ma kolor, to jest ten pierwszy mniej napigmentowany. Myślę, że wybiorę jakiś kolor i go przetestujemy, bo wydaje się mieć fajną konsystencję. Mamy też nowe płynne rozświetlacze z Hean za 35 zł. I tak wyglądają swatche, więc ta dwójka, jak widzicie, jest trochę dla mnie za ciemna. Ale ta jedynka byłaby ok, chociaż jest taka strasznie chłodna. Więc zobaczymy, co jeszcze znajdziemy. I wjeżdżamy jeszcze do natury. Zobaczmy, czy będzie nowa kolekcja z Kobo. I jest na samym wierzchu, czyli mamy tutaj paletę, make-up fixer spray, puder. Zobaczmy tą paletkę. Czy jest tester? O nie, nie ma testera. Dobra, i tutaj z Kobo mamy takie nowości, czyli paleta cieni. Tutaj mamy takie pojedyncze, mocno świecące cienie. I mamy też nowe paletki, poprawione podobno, nie wiem na jakiej zasadzie. Ale jest właśnie rozświetlacz i bronzer i dwa róże. Niestety, jak widać, nie ma ceny. I dzisiaj chyba jednak skuszę się jeszcze na ten duet. Jednak ona cały czas mnie kusi, więc biorę ją i idziemy robić makijaż. Ja już wróciłam, więc teraz czas przetestować te kosmetyki, bo naprawdę mamy parę bardzo ciekawych perełek, więc lecimy. Brwi mam już zrobione, więc przejdziemy sobie od razu do oczu. I chcę dzisiaj z wami przetestować tą maskarę z Golden Rose. Bardzo lubię maskarę z Golden Rose i to jest Mega Lashes Mascara. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, to szczoteczka, jak widzicie, jest silikonowa i z jednej strony jest szersza, z drugiej strony jest węższa. I tu jest napisane, że ta flat side ma lift up, czyli ma podkręcić rzęsy, a ta ma je przeczesać i tak zdefiniować, więc zobaczmy. No i to są maskary, które ja lubię, czyli ona od razu daje nam jakiś efekt. I jest sporo takich maskar, które są ok na rynku, ale minusem ich jest, no już się obaliłam, właśnie dlatego najpierw robię zawsze rzęsy, bo mogę uzyskać najfajniejszy efekt, a nie mam problemu z tym, że rozwalę sobie podkład, korektor czy cienie. No i właśnie są maskary, które też dają fajny efekt, ale na przykład trzeba się nimi troszeczkę napracować, a tutaj raz, dwa i już mamy fajny efekt, więc teraz zmieniam sobie stronę szczoteczki. No, szybko, konkretnie, to lubię. Chociaż muszę powiedzieć, że tam szczoteczka jest taka bardzo ostra, więc na pewno to jest coś, co trzeba wziąć pod uwagę. No i co mam wam powiedzieć? Podoba mi się. Już prawie zaczynałam tuszować rzęsy po tej stronie, ale zawsze wam pokazuję, jak wygląda właśnie jedna strona wytuszowana. Jak już zaczęłam więcej jeszcze dokładać, to widzę, że ta maskara ma tendencję do tego, żeby sklejać rzęsy, więc już przestałam. Zaraz jeszcze troszeczkę sobie je wyczeszę i zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądać. No i tak wyglądają już wytuszowane rzęsy. Lepiej doczyszczę je w późniejszym etapie makijażu, bo chcę, żeby one tak idealnie wyschły, więc zdecydowanie podoba mi się ten
efekt, ale myślę, że to też nie będzie dla każdego, dlatego że jest to taka maskara, która ma jednak tendencję do sklejania i pamiętam, że te właśnie inne maskary właśnie też w takim opakowaniu, ale w innych kolorach też to miały, ale mi taki efekt się podoba, a że dzisiaj bardzo mocno stawiamy na skórę, na to, żeby mieć taki fajny, lekki makijaż, no to jednak chciałabym tutaj mocniej pograć sobie rzęsami, co bardzo mi się podoba. Przechodzimy do AA Wings of Color, czyli do marki, która częściowo właśnie sponsoruje ten odcinek. I tak jak mówiłam wcześniej, jak ja zobaczyłam te rzeczy na Rossmanie, bo ja wiecie, ja sobie tak regularnie wchodzę na Rossmana w nowości makijaży od najnowszych, i jak ja zobaczyłam tą kolekcję i to też się mniej więcej zgrało z tym czasem, kiedy dostałam propozycję, no to jak ja zobaczyłam te opakowania, to co tu jest napisane, to jakie ma mieć to zadanie, to po prostu powiedziałam: tak, proszę mi wysłać tą paczkę, ja jak najszybciej chcę to przetestować. No i właśnie dostałam, przetestowałam i tak bardzo mi się to spodobało, że muszę Wam to pokazać, więc zacznijmy sobie od bazy. Więc ogólnie te wszystkie kosmetyki, tak jak mogliście wcześniej zobaczyć, są teraz na promce i ta baza jest po 19 zł. I teraz jest to baza dokładniej Gentle Nude Primer, to jest wygładzająca baza serum. Ogólnie te wszystkie kosmetyki z tej serii są takim połączeniem kolorówki i pielęgnacji, co ja bardzo lubię, bo jak wiecie, stawiam właśnie na takie kosmetyki. Lubię naturalny efekt na skórze, lubię taki mokry, rozświetlający, nawilżający i jest to baza, która ma też SPF 50, więc w ogóle genialnie. Oczywiście, żeby uzyskać ten SPF 50, musielibyśmy nałożyć bardzo dużo tej bazy, ale jest to świetne uzupełnienie już naszego filtra, którego nakładaliśmy rano, więc zawsze jak widzę też kosmetyki z SPF 50, no to się cieszę, bo mamy dodatek i to jest baza, która jest taką bazą serum, czyli ona i nawilża, i delikatnie daje nam taki efekt wygładzenia, ale przede wszystkim mamy tutaj jeszcze ceramidy i kwas hialuronowy, więc są to też składniki, które będą fajnie wspierały odbudowę bariery hydrolipidowej, ale oczywiście skoro jest to baza, więc jednak używamy tego jako kolorówki, no to co ona nam daje? Ona zostawia takie fajne, lekko klejące wykończenie, które sprawia, że po prostu podkład lepiej się przyczepia, przedłuża trwałość, ale też bardzo ładnie nawilża. To jest taka konsystencja kremowa, lekko taka, można by było powiedzieć, że tłustawa, bo ona bardzo dobrze odżywia, ale nie jest tak tłusta, że wydaje Wam się, że macie olej na skórze, tylko to jest bardzo przyjemna konsystencja i odkąd jej zaczęłam używać, to odstawiłam wszystkie inne i cały czas sięgam po tą, bo tak bardzo mi się podoba, dlatego że mam tutaj właśnie i przedłużenie trwałości, i nawilżenie, i takie odżywienie skóry, które po prostu uwielbiam. No i oczywiście mamy podkład. Sprawdzam jeszcze na stronie Rossmana, żeby powiedzieć Wam dokładne ceny, więc on normalnie kosztuje 55,99, ale teraz jest na promocji za 30,99 i dokładnie jest to też właśnie ta seria Gentle Nude Foundation. Jest to kryjący podkład serum. I może ja sobie będę nakładać i Wam o nim powiem. Mam odcień 401 Ivory i jak wszystkie wcześniejsze podkłady były dla mnie za ciemne, ten ładnie się dopasowuje do mojej karnacji, więc już Wam oczywiście to pokazuję. Mamy oczywiście pompkę, szklane opakowanie, więc super. I jest to podkład, który w składzie ma i prebiotyk, i NMF. NMF to jest taki naturalny czynnik nawilżający, który można spotkać w różnych innych kosmetykach pielęgnacyjnych, a tutaj mamy to w podkładzie. I co to robi? To robi to, że ten podkład po prostu daje nam efekt nawilżenia skóry, odżywienia, zadbania właśnie o barierę hydrolipidową. Czyli zobaczcie, że wchodzimy właśnie jeszcze bardziej w ten trend takiej pielęgnacji w kosmetykach kolorowych, ale już też tutaj zahaczamy o ten aspekt odbudowy bariery hydrolipidowej, co jest w ogóle super. I teraz tak, sam podkład. Jak widzicie, bardzo ładnie kryje. Ja też bardzo mało nałożyłam, ale szczególnie widać tutaj na policzku, jakie mamy krycie, więc przepięknie wyrównuje kolory. On jest turbo lekki, w ogóle nie czuć go na skórze, bo oczywiście to nie jest mój pierwszy raz, kiedy go już nakładam. Wykończenie, powiedziałabym, że ono jest takie bardzo naturalne. Bałam się, że to będzie taki bardzo nawilżająco rozświetlający kosmetyk, co nie każdemu może się sprawić, dlatego że no nie zawsze takie nawilżenie, rozświetlenie w podkładach jest fajne, bo one czasami wygląda jak tłusto, nieświeżo. Tutaj, no, widzicie, że to wygląda bardzo naturalnie i tak właśnie opisałabym ten podkład, że on daje nam takie wykończenie bardzo naturalne. Teraz możecie zobaczyć z bliska, jak on wygląda, więc on ani nie podkreśla porów, ani nie wygląda ciężko na skórze, no po prostu wygląda praktycznie jak nasza druga skóra. Jedyne, do czego mogłabym się odrobinę przyczepić, to do tego, że troszeczkę wchodzi w bruzdy, ale jak on już wejdzie w nie,
Czyli w momencie, kiedy właśnie teraz już aplikujemy, jak możecie zobaczyć, już tam troszeczkę weszło, to nic więcej się z tym nie dzieje. To nie waży się jakoś bardzo, nie rozwala się bardziej, więc to jest taki jeszcze poziom, który jestem w stanie zaakceptować, no bo po prostu te bluzy mam dosyć głębokie, więc wchodzenie podkładów w te bluzy jest u mnie standardowe. I dołożę jeszcze troszeczkę, żeby pokazać Wam tutaj na policzku, chociaż tego nie potrzebuję, że to krycie też można delikatnie zbudować. Oczywiście nie uzyskamy tutaj pełnego krycia, ale już takie naprawdę fajne. No i zobaczcie, że ten kolor jest dobry. On jest dobry, więc bardzo się cieszę, że tutaj marka troszeczkę rozszerzyła tą kolorówkę i że mamy więcej odcieni dla takich bladych osób jak ja. I też to, co jeszcze muszę zaznaczyć, to to, że on się naprawdę bardzo ładnie rozprowadza i zapach jest taki naprawdę delikatny. Czuję się, jakbym praktycznie nakładała właśnie pielęgnację. No pięknie to wygląda. Tu mamy właśnie takie satynowe, fajne wykończenie. Nie jest za mocno rozświetlające, ale jednak wygląda po prostu bardzo naturalnie i przede wszystkim nie wygląda sucho. Lecimy dalej. Teraz mamy korektor z tej samej serii. On normalnie kosztuje 34,99, a teraz jest na promocji za 18,99 i tu jest napisane, że to jest kryjący korektor serum i tutaj też mamy 1% NMF, czyli znowu mamy tutaj składniki nawilżające. I ja mam w ogóle w odcieniu 401 Vanilla i ja bym powiedziała, bo jak wiecie, ja kocham ten Healthy Wear Concealer, uwielbiam, to jest bardzo taki lekki korektor, który ma małe krycie, ale wygląda super naturalnie pod oczami. I teraz jaka jest różnica pomiędzy tamtym, a tym korektorem? I słuchajcie, różnica jest taka, że po prostu ten ma większe krycie. I ja wiem, że dużo z Was narzekało, że o, tamten ma jednak za małe krycie, ale że wykończenie Wam się podoba. No to proszę bardzo, mamy właśnie taki produkt, który ma krycie. On to też oczywiście nie jest pełne krycie, ale to już jest troszeczkę mocniejsze. Przy czym nie jest suchy, wygląda bardzo naturalnie pod oczami i nie przesusza tej okolicy. I z dobrym pudrem dopasowanym właśnie pod Wasze preferencje naprawdę wygląda świetnie po całym dniu, co oczywiście dzisiaj Wam pokażę, bo robimy test długotrwałości, mimo tego, że ja wiem, że to się fajnie otrzymuje, to i tak Wam to pokażę. I tak wygląda już korektor nałożony na obie strony. Cudo! I mamy krycie, więc jeżeli ten Healthy Wear właśnie był dla Was zbyt mało kryjący, to sprawdźcie sobie ten. No i teraz słuchajcie, coś, co najbardziej mnie podekscytowało. Róże w kremie. W trzech kolorach. I one teraz kosztują 21,49 i to jest hit! Naprawdę, one wyglądają tak pięknie. Mamy trzy odcienie. Cool Pink, Dirty Pink i Fancy Peach. I ja Wam teraz robię tutaj szybko swatche na ręce, żebyście mogli zobaczyć. Ale ja sobie dzisiaj nałożę Cool Pink, dlatego że on jest takim fajnym różem. Na swatchu może się wydawać taki chłodny, ale na mojej karnacji on wygląda naprawdę bardzo tak naturalnie. I już Wam pokazuję wszystkie trzy kolorki. I to wygląda tak. No i znowu, on może wyglądać tak troszeczkę przerażająco, ale nie. No i na przykład tutaj mamy ten Dirty Pink. To może być takie combo, czyli i róż, i bronzer. Jeżeli nie chcecie nakładać dwóch rzeczy, tylko jedną, która ładnie podkreśli policzki, no to wydaje mi się, że ten odcień też będzie wyglądał fajnie. Ten peach też już miałam na policzkach i też wygląda bardzo, bardzo naturalnie, ale ja właśnie dzisiaj chcę postawić sobie na ten Cool Pink i ja robię to tak, że wyciągam sobie troszeczkę na rękę, to jest nawet trochę za dużo, rozpracowuję sobie właśnie na dłoni, biorę gąbeczkę, wpracowuję w gąbeczkę, no i lecę. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda, właśnie muszę nawet mniej, więc jest to produkt naprawdę bardzo wydajny i teraz już pracuję drugą stroną i zabieram się za ładne rozpracowanie tego różu na całości. On delikatnie zastyga, ale spokojnie macie czas na to, żeby go ładnie rozłożyć, więc to nie jest tak, że nałożycie go i już później nic z nim nie zrobicie. Ja oczywiście robię właśnie to taką metodą, dlatego że tak mi jest najłatwiej. Ja też nie jestem jakimś ekspertem w kremowych produktach, ale bardzo je lubię, bo one po prostu wyglądają bardzo naturalnie. No i z tymi różami naprawdę łatwo się pracuje. Testowałam już też na różnych podkładach, nie tylko na tym podkładzie Gentle Nude i też nic się nie rozwala. No i pięknie to wygląda, od razu skóra jest taka fajnie ożywiona. Ja bardzo lubię róże na policzkach, ale nie jestem jedną z tych osób, która lubi nałożyć bardzo dużo i żeby było widać, że tak ona nosi róż. Jednak jestem z takich osób, które właśnie chcą uzyskać taki naturalny
efekt, że widać, że mam róż, ale to nie jest tak, masz róż, tylko o, ale ładnie wyglądają twoje policzki. Więc taki efekt właśnie tymi produktami możemy uzyskać. Nie mam już żadnych innych kremowych produktów, bo ostatecznie właśnie wybrałam coś innego, chociaż myślałam nad tym rozświetlaczem z Han, ale po prostu kolorystycznie nie do końca on mi podszedł. Więc jeżeli chodzi o okolice pod oczami, to przypudruję ją sobie pudrem z Inglota, to jest ten puder Smoothing Under Eye Powder. Już dobrze wiecie, że go uwielbiam, on naprawdę bardzo fajnie sprawdza się właśnie z różnymi korektorami i z tym z AA Wings of Color również. A my przechodzimy już do kolejnego hita. I ja też jak tylko go zobaczyłam, to od razu pierwszy dzień, jak tylko dostałam paczkę, musiałam go przetestować. Bo jest to puder, który normalnie kosztuje 42,99, ale teraz jest na promocji za 23,49. I jest to dokładniej puder Satin Glow Soft Focus. Dokładnie jest tu napisane, że jest to puder, który rozprasza światło, zapewniając efekt soft focus, matuje i utrwala, nadaje satynowe wykończenie. I to jest puder, który nie wygląda pudrowo na twarzy. Ja bardzo takiego efektu nie lubię przez to, że mam właśnie bardziej suchą skórę, ale bardzo dobrze utrwala makijaż i zostawia właśnie takie satynowe wykończenie. Ono nie jest super matowe, nie jest też bardzo rozświetlające, tylko właśnie takie naturalne, co zresztą możecie zobaczyć. I jak też przyjrzycie się z bliska, to on daje właśnie ten taki efekt soft focus. I ja tak myślałam, no dobra, dobra, ale faktycznie daje taki efekt jeszcze dodatkowego, delikatnego wygładzenia, więc dla mnie to jest taki puder idealny dla osób, które chcą utrwalić makijaż, ale nie chcą mieć ani pudrowego wykończenia, ani nie chcą mieć matowego wykończenia. I w tej samej cenie jeszcze jest puder ryżowy i to jest Invisible Blur i on już jest, jak widzicie, bialutki i nałożę sobie go delikatnie na czoło, żeby jednak tutaj uzyskać troszeczkę więcej matu i jeszcze więcej wygładzenia. Jego nie nakładam akurat już na całą twarz, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, bo to już jest puder po prostu bardziej matujący, więc tak wygląda wykończona skóra. Pięknie. No to co, przechodzimy teraz do... A, czekajcie, bo ja w końcu kupiłam ten pen z Lovely. To jest Excitement Freckles in Pen. To wydaje mi się, że teraz w sumie powinnam to zrobić wcześniej. No ale dobra, zobaczmy jak to w ogóle wygląda. Widzę, że te piegi są nawet takie, to jest taki na wpół transparentny produkt. Nigdy takiego pena nie używałam. Ja wiem, że z Belle takie były, chyba tylko z Belle, więc let's see. Ja już trochę piegów swoich mam. Nie wiem, czy nie powinnam tego nałożyć przed różem. Nawet nie wiem, czy nie przed podkładem. No bo jednak dosyć mocno to się odznacza. No dobra, i co myślicie? Tak to wygląda. Myślę, że lepiej by to wyglądało, gdybym nałożyła to pod różem i pod pudrem. Wtedy po prostu wyglądałoby to jeszcze bardziej naturalnie, ale ogólnie kolor mi się podoba i wydaje mi się, że wygląda to w miarę naturalnie, więc spoko, ale i tak jak weszłam w ogóle do kasy, poszłam do kasy i zobaczyłam, że kosztuje 26 zł, nie wiem dlaczego, ale byłam przekonana, że to będzie trochę tańsze. Natomiast kolor wydaje mi się być spoko, pasuje do moich naturalnych piegów. I teraz próbuję, kurczę, otworzyć paletkę z bronzerem i z rozświetlaczem i to jest Catrice Holiday Skin i ja za to zapłaciłam 23 zł. No i oczywiście, że przypomina nam to Charlotte. Zobaczymy, jak będzie na twarzy. Ja Charlotte nigdy nie miałam. Obawiam się, że ten bronzer będzie trochę jednak za ciepły, bo ogólnie bardzo lubię jakość bronzerów z Catrice. No i jest cieplutki. No teraz... Serio? No to zobaczymy teraz, jak się rozpracowuje na skórze. No i widzicie, właśnie dlatego ja zawsze mówię, że wszystkie bronzery są dla mnie po prostu za ciepłe. Bo one są strasznie ciepłe. Dobra, a jeżeli chodzi o rozświetlacz, to robię swatcha. Nie porwał mnie od samego początku. No dobra, na skórze jest dużo bardziej widoczny i o dziwo jest naprawdę bardzo jasny. Bo zobaczcie, że nałożyłam tak i zrobiła mi się taka aż linia. Więc teraz próbuję to ładnie rozprowadzić po policzku, żeby to jednak wyglądało bardziej naturalnie. Nie, no dobra, okej. Okay. W opakowaniu on dużo robi mniejsze wrażenie niż już na policzku i jest jaśniutki. Zobaczcie, widzicie? Nice.
I oczywiście rozcieram, żeby tutaj nie było tej takiej prostej linii. Wykończę sobie teraz oczy, więc robię załamanie też tym bronzerem, tak żeby po prostu wszystko było ładne i spójne. Jeżeli nie robię nic show'owego na oczach, to bardzo właśnie lubię nakładać bronzer w załamaniu, bo to sprawia, że cały makijaż jest jeszcze bardziej spójny. Ta paletka byłaby naprawdę bardzo fajną, taką wyjazdową paletką, ale niestety dla mnie ten bronzer, no na moje preferencje, jest jednak trochę zbyt ciepły, wolę coś bardziej takiego przygaszonego i spokojnego, co będzie wyglądało jeszcze trochę bardziej naturalnie, no bo teraz jednak, no powiecie mi, że no mam bronzer na policzkach, i tak samo właśnie teraz w załamaniu, ale jeżeli wolicie ciepłe bronzery, to myślę, że jest to fajna paleta, bo ładnie się pracuje nimi, ten rozświetlacz też jest zadziwiająco fajny, bo wygląda, no zobaczcie, bardzo ładnie, ale znowu, właśnie to jest taki ciepły bronzer, który raczej sprawdza się na trochę ciemniejszych karnacjach, a rozświetlacz jest już typowo pod takie jasne karnacje, jaką ja mam, więc nie wiem, komu ona może tak w 100% podejść. 21,99 kosztuje ten cień z Kobo, to jest ten z serii Afterglow i ja sobie wzięłam... Nie widzieliście tego, ale właśnie cały mi wypadł. Bo jest odcień, no i znowu leci bel. O nie. Dobra, czekajcie. Ogarniemy. Zobaczmy, jak on wygląda na swatchu. I myślałam, czy to może będzie coś jak iskry z Glam Shopu. Ale już widzę, że to będzie bardziej coś jak turbo pigmenty, ale w takiej bardziej lżejszej wersji. I niestety to on się też mieni na takie kolory... różne. No ale dobra, nałóżmy i zobaczmy. To jest w porównaniu do iskier dużo bardziej zmielone i bardziej jednak daje efekt nam takiego cienia niż takich po prostu iskierek. Ale mi teraz pomagał ustawić aparat i powiedział, że w ogóle moja skóra bardzo ładnie wygląda i że te pięknie wyglądają naturalnie, więc chyba jednak tak źle mi nie poszło. Usta. Ostatnia rzecz. Konturówka z Kobo, bo znalazłam nowy kolor. One kosztują 20 zł. Tak, 20 zł. W sumie nawet trochę sporo. I to jest odcień Beige Soft. A jeżeli chodzi o pomadkę, to zdecydowałam się właśnie wziąć tą z Pierre Nail Lip Oil, ale w naturze, a nie w Hebe, dlatego że w naturze był ten kolor, który bardziej chciałam i to jest numer 02 i on już kosztuje 32 zł. I tak wygląda konturówka. Ona na początku jest bardzo masełkowa, aż tak masełkowa, jakbym powiedziała Pierre Nail, ale po chwili zaczyna zastygać. I jak widzicie, ten odcień jest naprawdę bardzo ładny. W podglądzie wygląda na cieplejsze, ale na żywo widzę, że on aż taki ciepły nie jest, więc ogromnie mi się podoba. No i przetestujmy teraz ten lip oil. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało na ustach. Ta formuła olejowa jest bardziej, powiedziałabym, że to taki jest klasyczny błyszczyk olejowo-żelowy, a nie stricte olejek. Myślałam, że to będzie coś bardziej podobnego do tego z Rare Beauty nowego, ale jednak nie. Natomiast i tak wygląda on bardzo ładnie i ten odcień też mi się podoba. No dobrze, więc tak już wygląda mój dzisiejszy makijaż. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba i jak zawsze używam dużo mniej bronzera, tak wydaje mi się, że to nawet trochę coś tam w sobie ma, ale nie kończymy tego filmu, dlatego że chcę Wam pokazać, jak ten makijaż będzie wyglądał po całym dniu, więc tak to wygląda teraz i widzimy się wieczorem. Dobra, wracam po całym dniu, tak wygląda makijaż, no i musicie powiedzieć, że z daleka wygląda on naprawdę bardzo ładnie i może przejdźmy sobie właśnie najpierw od twarzy i później przez każdy po kolei element, więc... Nie świecę się jakoś bardzo w strefie T, dlatego że właśnie nałożyłam, czekajcie, bo ja mam tutaj 4 te pudry, o, właśnie nałożyłam ten puder ryżowy, raczej nie nakładałabym go na całą twarz, dlatego że ja mam cerę suchą i po prostu na policzkach kompletnie tego nie potrzebuję, ale właśnie w tej całej gamie z pudrami są jeszcze 2 inne pudry, bo jest jeszcze Dust Matte, czyli po prostu taki puder matujący i Banana Loose Powder i tu jest napisane, że to jest puder, który ujednolica kolory, zapewniając efekt Velvet Smooth, idealny do makijażu w technice baking, więc jeszcze takie 2 pudry są dostępne w tej kolekcji, więc jeżeli chodzi o mat, to on bardzo ładnie go utrzymał, no a ten puder to jest taki już puder bardzo lekki, lekko utrwalający, no i jak możecie zobaczyć,
Tutaj na przykład na tej żółkwie też jakoś bardzo się nie świecę, ale raczej szczerze mówiąc po prostu nigdy się nie świecę. Natomiast wszystko ładnie też utrzymał i bronzer, i rozświetlacz. Jeżeli chodzi o podkład i bazę, no bo tutaj tak naprawdę bazy w tym momencie już w ogóle nie widzimy, ale ten duet. Jest na policzkach, jest na czole. Na czole on w ogóle wygląda przepięknie. Czasami jest tak, że niektóre podkłady tutaj wyglądają tragicznie. On wygląda idealnie. Na nosie jest, na brodzie jest, na policzkach jest. I jedyne miejsce, gdzie on już w tym momencie powoli zaczyna schodzić, natomiast wszystko jeszcze dobrze wyglądało po 8 godzinach, dopiero później tam coś tam powoli zaczyna się dziać nad ustami. No i to możecie zobaczyć, ale też z bliska to naprawdę nie wygląda jakoś strasznie. To nie jest tak, że ten podkład całkowicie się tam zważył, natomiast już widać, że po tych prawie 12 godzinach coś tutaj już się zaczyna dziać. No i oprócz tego tak naprawdę on na całej twarzy dalej wygląda bardzo ładnie, nie jest ciężki przez cały dzień. Czułam się naprawdę komfortowo, więc to jest kwestia podkładów. Korektor, jak widzicie, dalej on jest pod oczami. To, na co chciałam zwrócić uwagę, to zobaczcie, że on w ogóle nie wszedł mi tutaj w te boczne zmarszczki, które mam, kiedy się uśmiecham. Uśmiechałam się oczywiście cały dzień, no z Alanem się nie da inaczej. On delikatnie wszedł tutaj w te dodatkowe zmarszczki, które mam, natomiast to nie wygląda w żaden sposób znowu źle. Korektor się nie zważył i wygląda bardzo ładnie, no i przede wszystkim jest pod oczami. I mamy właśnie jeszcze te róże, no i jak widać on dalej jest, więc są to zdecydowanie róże, które trzymają się cały dzień. Dalej mamy oczywiście bronzer i rozświetlacz, no i tutaj nie muszę mówić, jest. I powiem Wam, że w ogóle właśnie wrzucałam dzisiaj na story, jak wygląda ten makijaż i było kilka pytań, co to jest za bronzer, więc może powinnam powoli się przekonywać do takich trochę cieplejszych bronzerów, bo nie czułam się jakoś bardzo niekomfortowo. Myślę, że to jest jeszcze taki odcień, który u mnie wygląda ok. No i też to, co chciałam zaznaczyć, to to, że ten rozświetlacz po całym dniu tak idealnie się w ten podkład wtopił i tu już po prostu teraz on wygląda bosko. Teraz on mi się bardzo podoba, więc fajna paletka. Jeżeli szukacie i nie przeszkadza Wam to, że ten bronzer jest taki ciepły, no to myślę, że zdecydowanie warto się nią zainteresować. Dalej mamy piegi, no i jak widzicie, piegi dalej są, one już po tym całym dniu wyglądają teraz turbo naturalnie i wydaje mi się, że jakbym Wam nie powiedziała, że je zrobiłam, to byście pomyślały, że to są moje piegi. Przynajmniej tak mi się wydaje. I bardzo podoba mi się też to, że on nie jest aż tak bardzo napigmentowany i też jak od razu nałożycie i jeszcze odbijecie, to to wygląda jeszcze lepiej. Więc tu zdecydowanie jestem na tak. Nie miałam tych pisaków z Belle, więc nie jestem w stanie porównać. No i mamy jeszcze produkty do... Aha, jeszcze mamy ten cień. No i zobacz, ten cień też bardzo ładnie się utrzymał i bardzo dobrze wygląda na oczach, więc jeżeli kolor Wam się podoba, to tak, raczej nie zamawiałabym tego online, bo one są bardzo delikatne, one są jeszcze bardziej delikatne niż te z Glam Shopu, więc tutaj zdecydowanie raczej stacjonarnie i jeżeli kolory Wam się podobają, to jak najbardziej polecam. Dogrywam, bo zapomniałam jeszcze o maskarze, więc jak widzicie, ona kompletnie się nie osypała, bardzo ładnie się utrzymała i również jestem z niej bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz to konturówka i olejek. Olejek dokładałam, dlatego że no jednak jadłam, a to nie jest pomadka zastygająca, więc dołożyłam sobie tak gdzieś 3 godziny temu i po tym nic nie jadłam i wygląda to tak. A jeżeli chodzi o konturówkę, to w ogóle nic nie dokładałam i jak możecie zobaczyć tutaj, bo trochę sobie wyjechałam specjalnie, żeby zobaczyć, czy ona się też utrzyma, dalej jest, więc to jest konturówka zastygająca i znowu bardzo mi się ona podoba i na pewno będę jej używać teraz jeszcze częściej. Ja w ogóle lubię te konturówki z Kobo, one są naprawdę fajne, no bo właśnie zastygają. A ten olejek również mi się podoba. Fajnie wygląda na ustach i po całym dniu w ogóle one nie są przesuszone. Więc jeżeli szukacie takiego olejku z kolorem, to myślę, że też mogę Wam go polecić. No powiem Wam, że tak naprawdę dzisiaj ani jednego bubla. Tak patrzę, czy o wszystkim powiedziałam, ale raczej tak, więc czasami jednak dobre mam te przeczucia co do niektórych kosmetyków i wszystko mi się bardzo ładnie sprawdziło i naprawdę uważam, że ten makijaż świetnie wygląda po tym całym dniu. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie. Ja bardzo dziękuję marce AA Wings of Color, bo to nie jest samo AA, za możliwość współpracy. Bardzo się cieszę, że mogłam taką współpracę wykonać, dlatego że no ja lubię takie testy i bardzo mi się to podoba i lubię takie kosmetyki, więc sama przyjemność, a Wam dziękuję już bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!